Więc ja chciałam bardzo jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o panią minister Fotygę, to jest to pismo z 28 listopada 2006 roku. Jest to dokument z archiwum sejmowego oznaczony wszystkimi oznaczeniami i każdy minister odpowiada zarówno za te dokumenty, które sam napisze, albo jeżeli upoważni innego urzędnika. Czyli ja nie rozumiem, czy pani minister w ten sposób chce powiedzieć, że nie miała żadnej kontroli nad Ministerstwem Spraw Zagranicznych w roku 2006. Bardzo dziękuję pani poseł.